14 marca w Szkole Podstawowej w Rykoszynie odbył się turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy, w którym wzięło udział 8 drużyn. To już 10. edycja tego konkursu. W zeszłym roku zwyciężyła drużyna z Rykoszyna, w związku z czym puchar trafił w ich ręce. Tegoroczny turniej również przyniósł mnóstwo emocji, zarówno wśród zawodników, jak i opiekunów. Taka forma aktywności i ogromne zaangażowanie uczniów i nauczycieli to doskonały dowód na to, że warto organizować tego rodzaju wydarzenia sportowe. Końca nasz jubileuszowy turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Wieluszowie. Bardzo się cieszę, że odbył się ten turniej w takiej atmosferze fair. Zwyciężyła drużyna, która przez cały przebieg tego turnieju prezentowała się najrówniej. Także wielkie gratulacje. Myślę, że spotkamy się za rok i nadal ten turniej będzie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Otóż chcę pogratulować zwycięzcom. Natomiast przegranym chcę powiedzieć, że nie liczy się samo zwycięstwo, ale udział, aktywny tryb życia, sama rywalizacja. Także sądzę, że tutaj słyszałem, że w przyszłym roku trudniej będzie, to trzeba szykować formę, żeby w przyszłym roku być lepszym. I macie cel, żeby się okazać zwycięzcą w przyszłym roku. Także jeszcze raz gratuluję zwycięzcom, również wszystkim uczestnikom. Gratuluję zwycięzcom. No, za rok będą ponownie zawody, będziecie o rok starsi. No i myślę, że sama idea konkurencji między sobą
tych zawodów nie zgaśnie. Będziemy podtrzymywać tą tradycję, jak to do tej pory było. Także serdecznie gratuluję zwycięzcom. Myślę, że przegranych nie ma. Zawsze ktoś musi wygrać, żeby ktoś mógł przegrać, prawda? Także jeszcze raz serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Jednak zwycięska drużyna mogła być tylko jedna. Puchar przewodniczącego Rady Gminy tym razem trafił do uczniów z Piekoszowa. Na drugim miejscu znalazła się grupa z Zajączkowa, a na trzecim uczniowie z Brynicy.